Cześć wszystkim, witam na łamach podróżnika. Dzisiaj opowiemy sobie, czy też postaram się Wam opowiedzieć, czy też zrelacjonować parę ciekawostek dotyczących naszego ostatniego tematu, w którym to budowaliśmy Haunę Buła, o tak to nazwijmy, dokładnie Haunę Buł 2. Tu jest ów model. Ja już go pokazywałem, więc wiecie, o co chodzi. Natomiast my sobie takie właśnie kluczowe pytanie zadamy, czy rzeczywiście jest to Haunę Buł. Już nie mówiąc, czy dwa, czy trzy, czy cztery, ale w ogóle, czy to jest ten zadeklarowany przez Revela obiekt, czy rzeczywiście można mówić o właśnie obiekcie typu Haunę Buł. Ja myślę, że będzie to ciekawa historia i zderzymy się troszeczkę z rzeczywistością, z faktami i mitami, ponieważ ten temat jest niezwykle popularny wśród fascynatów niesamowitych historii, a szczególnie jeżeli chodzi o tajemnicę III Rzeszy. I co tu dużo gadać, nie oszukujmy się, III Rzesza fascynuje, cokolwiek byśmy o niej nie mówili, jakiekolwiek byśmy mieli zdanie, cokolwiek ona wyprawiała i do czego doprowadziła, to jednak fanów III Rzeszy nie brakuje i nie brakowało. I ja powiem Wam z takiego mojego doświadczenia, kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce, to każdy, kiedy sklejaliśmy jakiekolwiek modele, to każdy chciał mieć Messerschmitta, Hankla. To były trudne do dostania w tym czasie modele, ale właśnie ta fascynacja u nas już też w jakiś sposób, nie wiedzieć czemu, się w tym kierunku większość tych modelarzy zwracała. Może właśnie dlatego, że nie były one dostępne, ale czy też trudno dostępne. Z drugiej strony, przeszukując okoliczne lasy i całe wybrzeże, natrafialiśmy na resztki, pozostałości różnych artefaktów z czasów II wojny światowej, takich jak na przykład różne bagnety, hełmy. No i zawsze chcieliśmy znaleźć niemieckie hełmy, niemieckie bagnety, jakieś niemieckie orwery. To się sprzedawało na rynkach, to na jarmarkach dominikańskich chodziło. To fascynowało. No cóż, jakkolwiek to ocenić, tak było i tak jest w dużej mierze do dzisiaj. A dzisiaj właśnie opowiemy sobie, czy ów model Revela rzeczywiście jest Haunę Bułem 2. No, o tym można byłoby właściwie bardzo dużo i wiele powiedzieć. Natomiast tutaj wiadomo, na łamach podróżnika nie mamy aż tyle czasu, żeby zagłębić się kompletnie, zatonąć właśnie w te fascynujące mity, legendy, a także taki posmak czasami faktów, które wypłynęły i które mogą nam dać dużo do myślenia. Czy takie obiekty w ogóle istniały? Jak mają się one do rzeczywistości? Czy to mogło zaistnieć? Czy takie maszyny, wehikuły, latające talerze były konstruowane, produkowane, a być może i użyte w czasie II wojny światowej? Czy może jest to tylko jakaś legenda stworzona przez fascynatów, ezoteryków i różnych innych tak zwanych poszukiwaczy prawdy, której poza nimi nikt nie jest w stanie ujawnić? Dobra, no to powiem Wam, zaczynamy. Zacznijmy może od takiego zdjęcia na początku. Pokażę Wam tutaj zdjęcie. Ktoś tam napisał w komentarzu, ponieważ ja mówiłem, że ten model jest w skali 1,72, więc po prostu ktoś zapytał, szkoda, że nie ma zdjęć na tle innych modeli, jak duży był ten obiekt. Ja powiem, rzeczywiście właśnie to powinienem zrobić i tutaj nadrabiam to, pokazując Wam to zdjęcie. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tu stoją wszystkie modele, które w tym zdjęciu są w skali 1,72. No i widzimy tutaj czołg T-72, widzimy Merkawę, widzimy Fantoma, widzimy P-11, nie, przepraszam, jest to P-7, PZL P-7 oraz MiG-21, F-13 w tej wczesnej wersji, w malowaniu i oznakowaniu pierwszego kosmonauty byłego DDR-u, który już niestety niedawno
opuścił tutaj naszą strefę czasoprzestrzeni. Dobra, mamy to zdjęcie, jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda, a my sobie zadamy takie pytanie, skąd w ogóle wzięły się takie projekty? Otóż powiem wam, że po wojnie mocarstwa, zwycięskie mocarstwa nazwijmy to, ja przypomnę tu jeszcze, że jeżeli chodzi o zwycięskie mocarstwa, to Polska na liście mocarstw po II wojnie światowej przez kilka lat była na pozycji 4. Miała czwartą co do wielkości armię na świecie. To jest też taka ciekawostka. No dobrze, więc czy... Oczywiście, czy. Pytanie, czy takie projekty miały, mogły być w jakiś sposób wdrażane do opracowań? Oczywiście, że tak. Każda armia, każde państwo ma taki, powiedzmy, instytut tajnych projektów, który rozwija technologię wojskową, po to, aby mieć przewagę nad przeciwnikiem, i to nikogo nie dziwi. O tym wielokrotnie już wspominałem, więc my tu się nie będziemy aż tak mocno zagłębiać w historię powstania tych projektów. Natomiast można powiedzieć, że Niemiecka Rzesza miała 3 takie ośrodki, to znaczy ośrodków mogło być więcej, mogło być, jeżeli jakiś projekt w ogóle realizujemy tej wielkości, no to zaangażowanych jest cała rzesza, o nazwijmy to, różnych firm, które produkują najróżniejsze urządzenia, z których się później, czy elementy, z których później się, powiedzmy, całą maszynę, nazwijmy to, składa. Ale ogólnie były takie 3, powiedzmy, gałęzie, 3 nurty projektów, które się takimi doświadczeniami, takimi doświadczalnymi obiektami zajmowały. Ja powiem wam, że one miały 3 główne ośrodki. Jeden był w Dreźnie, drugi w Pradze i trzeci w okolicach Wrocławia. I tu już widzicie, wszyscy ci, którzy tam gdzieś mieszkają, czy też się interesują, to już na pewno wróci taka lampka zapala, już będziemy kierować naszą uwagę w stronę kompleksu Rize, czyli w stronę owego Olbrzyma. W Olbrzym, w pobliżu, powiedzmy, Wrocławia, niech będzie, na Dolnym Śląsku, niech tak będzie, no, był potężną instalacją, aczkolwiek wbrew ogólnemu mniemaniu wcale nie największą, jednak potężną, należą do jednych z największych instalacji i był jedną z wielu takich, nie jedyną, ale jedną z wielu. Rzeczywiście na terenie tego obiektu stoi tak zwana muchołapka, czyli dla jednych resztki pozostałości, też podstawa chłodni kominowej, dla drugich jakaś tajemnicza budowla. No i te dwa obozy się ścierają, trą się z sobą i tam są nawet różnego rodzaju bardzo emocjonalne dyskusje wśród fanów i tych tak zwanych realistów, niech będzie, którzy widzą tam ową muchołapkę. Powiem wam, że ja byłem tam w tym miejscu, byłem w tej muchołapce w środku, nie sam, ze mną było jeszcze kilka osób, między innymi Igor Witkowski, który bardzo fajnie potrafi o tym oczywiście opowiadać, o tym również wiecie. No i oczywiście wiecie też, że Igor Witkowski nie zgadza się z tezą, że była to chłodnia kominowa. I ja powiem wam, że ja się również nie zgadzam z tą tezą, że była to chłodnia kominowa i zaraz wam wyjaśnię pokrótce tylko dlaczego, bo niektórzy z was mogą pracować być może gdzieś w jakiejś fabryce czy w jakiejś firmie, która właśnie taką kominową chłodnię ma, więc rzeczywiście, ja wam bezsprzecznie, jest to podstawa chłodni kominowej. Tak się właśnie tą chłodnię kominową wykonuje i ja wcale temu nie zaprzeczam. Natomiast co innego, jeżeli będziemy mówić o przeznaczeniu tego obiektu. I tutaj już zaczynają się bardzo dziwne rzeczy, które sugerują, że owa podstawa chłodni kominowej służyła zupełnie innemu celowi. Dlaczego tak było? Dlaczego? Właśnie, bo my upieramy się, że kiedy jakaś konstrukcja jest zbudowana, to ona jest rzeczywiście do tego przeznaczona, do czego była wymyślona. Jednak wielu nie uwzględnia jednego faktu.
po prostu czasów, w których się to budowało i w czasie takich wojennych czasów, kiedy nie ma, powiedzmy, możliwości, czy też szkoda czasu, o właśnie, w tych czasach szkoda czasu na konstruowanie tych specjalnych obiektów, to adaptuje się inne obiekty bardzo często, czy też inne urządzenia do zupełnie innych celów, ponieważ mogą do tego służyć, chociaż nie były specjalnie tego wymyślone, a są już gotowe, praktycznie są plany, można, to skraca bardzo mocno czas, jaki jest potrzebny do realizacji tego albo innego obiektu. Ja myślę, że właśnie tak było z ową chłodnią kominą, po prostu wykorzystano ten szkielet tej chłodni kominowej właśnie do tego celu. Tym bardziej, że jak wiemy, ona stoi w takim półmisku zagłębionym, już dzisiaj niewidocznym, za rozciągniętą trawą, w takim tak zwanym basenie. No, spytajcie się sami, czy takie chłodnie kominowe stoją w takich basenach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, prowadzi tam kabel elektryczny, czy kable elektryczne, bardzo grube kable, także sugerujące duży przesył mocy, to też mogłoby się znowu zastanowić, po co i dlaczego tam te kable. No i na końcu jeszcze mamy też zeznania świadków. Nie jednego, tylko kilku. Jednego, ja wam kiedyś, już, jeśli się nie mylę, pokazywałem wam taki fragment filmu z jednym ze świadków właśnie z Polski, który był więźniem owego projektu Rize i opowiadał, co tam się działo w pobliżu tej tak zwanej mchołapki. Na pewno nigdy nie była to chłodnia kominowa, ponieważ była to tylko podstawa i cały czas ta podstawa tam stała od momentu jej wybudowania. Dalej tego nie realizowano, co jest bardzo, bardzo dziwne. Powiem wam, że jeszcze ona występuje również na zdjęciach fotograficznych wykonanych przez samoloty rozpoznawcze RAF-u, które w II wojnie światowej monitorowały ten obiekt i ta mchołapka jest też na tych zdjęciach widoczna, a na niemieckich mapach, które ocalały, które kompleks Rize w jakiś sposób no, opisywały, no, musiały być plany dla inżynierów, dla architektów, którzy ten projekt prowadzili, więc wszystko musiało być na tym planie. Ja taką mapę widziałem, też przedstawiałem fragmenty takiej mapy. Ktoś mi przysłał to, jeśli się nie mylę, jakiś adres internetowy, na którym ta mapa była, ja sobie tam spojrzałem. I właśnie tam na tych stronach było właśnie takie stwierdzenie, że jest to absolutnie chłodnia kominowa i tam obalano wszystkie mity. Ja zauważyłem, że na tej mapie niemieckiej była legenda, i tam były po prostu budynki ponumerowane różnymi numerami. Na przykład, powiedzmy, numer 1 elektrownia, numer 2 kotłownia, numer 3 jadalnia, numer 4 barak oficera i tak dalej, budka wartownicza. No i tak jedziemy po tej legendzie. Jest też owa mchołapka i też ma numer. Już teraz z głowy nie pamiętam, pod jakim numerem ona tam była. I słuchajcie, jest to jedyny obiekt, który nie jest myślnik, i nie ma napisu, co to jest. Gdyby to była chłodnia kominowa, to nie było problemu napisać tam numer 10, chłodnia kominowa i tak dalej. Dworzec numer 11 i dalej. Nie, nic takiego nie ma. Jest pominięte, nie ma. Nie jest zaznaczone, co to ma być. Co jest bardzo, bardzo dziwne. Czyżby już była tam cenzura, czyżby już w czasie drukowania mapy zadbano o to, że gdyby ktoś sfotografował tą mapę, na przykład jakiś agent, powiedzmy, w jaki sposób dostałby się te informacje do przeciwników, no to były tam obiekty, które niełatwo bardzo zidentyfikować, że była to elektrownia, kotłownia, jadalnia, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest jakiś tajny obiekt, jakiś specjalnego przeznaczenia, to się po prostu tam nie napisało, co to jest, po to, żeby nie wiedzieli. Oczywiście wiadomo było, że samolot rozpoznawczo sfotografował ten obiekt, ale nadal będzie trudno utrudnić to identyfikację, do czego była ta chłodnia kominowa. Co jeszcze za tym przemawia, że wykorzystano tą strukturę chłodni kominowej? W czasie II wojny światowej, powiem wam, Rzesza Niemiecka w czasie swoich podbojów zdobywała bardzo dużo różnego sprzętu obcego, z obcych armii pobitych, które to potem adaptowano, nazywało się to modulacją polową. Czyli adaptowano te sprzęty do własnej armii. Nie zawsze one można było tak przejąć, no bo wymagały czasami innej amunicji, czasami innych przyrządów celowniczych, ale tak rzeczy się robiło. Na przykład Niemcy używali kilkuset czołgów, już dokładnie nie wiem, mam T-34, które były porzucone, ale były sprawne, zostały zdobyte, przewiezione do Niemiec, czy też niektóre w warsztatach polowych zostały właśnie ową modulacją polową
jakby zmodernizowane, wymieniono radiostacje na niemieckie, celowniki zostały wymienione na produkcji niemieckiej, broń maszynowa, która była zamontowana, też własna. W niektórych przypadkach były armaty wymieniane, w niektórych nie, w niektórych tak. Były dospawywane wieżyczki obserwacyjne, jak wiadomo, w tym czołgu była bardzo zła widoczność i różne takie rzeczy. Ja nawet powiem wam, że ojciec mojego kolegi, już starszego, emerytowanego pana, który w mojej firmie pracował, teraz też jest sam na owej emeryturze, to jego ojciec właśnie kierowcą takiego zdobycznego, zmodulowanego T-33, czyli był zaadaptowany. Na przykład polskie armaty z września kalibru 76, coś tam milimetra, już nie pamiętam, polowe armaty, były montowane na takich samobieżnych podwoziach, samobieżnych platformach, służyły jako samobieżne działa przeciwpancerne i to wiele setek tych armat. To była konstrukcja francuska, kiedyś tam Polacy kupili licencję, używali tej armaty z dużym powodzeniem, to była bardzo dobra armata i też Niemcy też zaadaptowali do swoich celów, produkowali nawet amunicję do niej, ponieważ była dobra i się nadawała. Nie po potrzeby odlewania nowych luf, kiedy każdy surowiec jest na wagę złota. I ja myślę, że właśnie tak, to jest taka moja teza, tak właśnie było z tą muchołapką. Niektórzy twierdzą, że właśnie ta muchołapka była po to, aby ten Haunebel mógł tam startować i lądować. No właśnie, czy tak było, czy nie, to powiem wam, na to nie ma żadnych dowodów, tym bardziej, że kompleks Rydze służył raczej, to był bardziej chemiczne laboratorium, gdzie testowano ładunki wybuchowe. To znowu taka chłodnia kominowa by tam stała w bardzo niebezpiecznym miejscu i byłaby narażona na działanie odłamków, ponieważ tam testowano, tam jest też teren, gdzie te ładunki detonowano, więc to nie byłoby to korzystne dla niej. No i więc jak to zsumujemy, na przykład, że nie jest odtynkowana, kable idą, stoi w basenie, są zeznania świadków, którzy twierdzą, że do tego basenu była puszczany właśnie prąd o dużym natężeniu, tam woda bulgotała właśnie i ta muchołapka tam stała w tej wodzie i wtedy każdemu, kto tam stał, kazano opuszczać ten teren, kiedy oni uruchamiali te prądy, które tam tą wodą, gotowały tą wodę pod tą chłodnią. Więc moim zdaniem był to budynek, czy też konstrukcja zaadoptowana do jakiegoś innego celu. Czy do takiego? No cóż, no to lecimy dalej. Więc to były jeden z takich projektów, ale jeżeli chodzi o obiekty latające, to Niemcy mieli, czy też Rzesza Niemiecka niech będzie, trzy takie projekty. Teraz tu wymienimy sobie, jak już mówiłem, Drezno, Praga, Wrocław i projekt jeden to był projekt Schirwera i Habermola. Rudolf Schirwer był test pilotem, ale też inżynierem. No i Otto Habermol to był też konstruktor i oni budowali. Miano im powierzyć taki obiekt i ten obiekt jest, powiem wam, najbardziej jakby, no nazwijmy to, znany w sieci, jeżeli o to chodzi, bo to był tak zwany obiekt rotacyjny, obiekt, którego kabina miała być nieruchoma, a wokoło miał taki pierścień rotować i dzięki tej rotacji miało to działać. Czy tak było, no to powiem wam, będzie ciężko tutaj powiedzieć, ale takie plany i rysunki tu i ówdzie można po prostu sobie było znaleźć, zobaczyć w sieci, jest tego pełno. Więc to był właśnie projekt Schirwera Habermola. Później był drugi projekt, zupełnie inna koncepcja, to był Heinrich Richard Mitte, czyli projekt Mittego i profesora Giuseppe Belzono, czy też Belluzzo, przepraszam, tak z pamięci, jeżeli się nie mylę. I to był projekt niemiecko-włoski.
gdzie również jest taka gałąź o włoskich obiektach tego typu i nawet są takie rysunki w sieci, powiem Wam. Gdzieś, jeżeli się nie mylę, mam taki obiekt tu na zdjęciu. Jeśli się nie mylę, było to chyba coś takiego. Nie, to jest Haunebu 2. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj takiego... W każdym razie, zobaczcie, jak zwykle, jeżeli o takie rzeczy chodzi, to... No patrzcie, dużo zdjęć, akurat tego nie ma. A jest, mamy go. To było coś takiego, widzicie? Tak zwany włoski Vryl 9 miał to być. Są podobnie zdjęcia i rysunki i to był właśnie projekt numer 2, Mite Belluzzo, Giuseppe Belluzzo. Tak to miało wyglądać. Podobnież. Następnie mamy ostatni projekt, to był Peenemünde, Werner von Braun, Usedom i te wszystkie rakiety V2, czyli zupełnie inna technologia, technologia rakietowa, która została tam, która była rozwijana. Czyli de facto, jeżeli o to chodzi, mamy dwa projekty zajmujące się tak zwanymi okrągłymi obiektami latającymi o niekonwencjonalnych napędach, ale czy niekonwencjonalnych, zaraz sobie do tego dojdziemy, oraz obiekt klasyczny, czyli technika rakietowa. No i właśnie, tu powiedzieć trzeba, że to ta technika rakietowa jest najbardziej, powiedzmy, realnym zjawiskiem z tego wszystkiego, ponieważ te rakiety spadały na Londyn, spadały na Francję, spadały wszędzie tam, gdzie gromadziły się wojska aliantów. I zresztą już od 40, w latach 40 już pierwsze ataki tak zwaną bronią V1, czyli takimi protoplastami pocisków manewrujących, one były też wykorzystywane, ale były to obiekty klasyczne, były to obiekty, które poruszały się według znanych nam praw fizyki. Oprócz tego obiektu Schirwera i Habermola, obie konstrukcje Mitego i Belluzzo miały działać na zupełnie innej zasadzie. Miały być to właśnie na jakiej zasadzie? Otóż to trudno będzie nam na ten temat cokolwiek powiedzieć, są tylko przesłanki. Ja już wielokrotnie w innych materiałach o tym mówiłem, więc cokolwiek bym powiedział, będą to spekulacje, ale miały być to niekonwencjonalne techniki, niekonwencjonalne uderzenia, niekonwencjonalne odkrycia fizyczne, jak na przykład Wiktora Schaubergera, jego słynna repulsina, którą tutaj Wam pokażę kawałek, o, fragment jej. To jest model repulsiny znajdujący się syn Wiktora Schaubergera ma właśnie to w domu u siebie. Oczywiście jest taki przekrój, to nie działa, nikt nie wie, jak to działa, jak to się trzeba było uruchomić, więc przecięto to, zobaczono, co jest w środku były takie spirale, układ tych blach, tak nazwijmy to w cudzysłowie, specjalny. On się zajmował problemem wirów wodnych, później w ogóle wszelkiego rodzaju wirów, aż do wirów elektronowych, czyli próbował wykorzystać wir elektronów do napędu. Jest to bardzo ciekawa koncepcja, która jest bardzo mocno udokumentowana dosyć, natomiast problem będzie z realizacją projektu według tej koncepcji, to już się ślad rozmywa. Ja jeszcze powiem, że te wszystkie trzy projekty były pod egidą takiego pana, którego Heinza Kammlera, który zniknął po wojnie w tajemniczych okolicznościach. Nie wiadomo, co się z nim stało. Oficjalnie mówi się, że gdzieś tam go znaleziono, że został popełniony samobójstwo i tak dalej, ale to zawsze tak jest. Tak naprawdę jednoznacznego dowodu nie ma, po prostu przepadł jak inni, jak powiedzmy Martin Bormann, który również zniknął, a później w latach 70. znaleziono jego szkielet przy budowie U-Bahnów, czy też kolejek podziemnych w Berlinie. No i oczywiście obwieszczono, że no, ten zaginiony przywódca nazistów został zidentyfikowany, jego czaszka i tak dalej, bo też przepadł bez śladu aż do tego momentu. Ale czy rzeczywiście
Właśnie, czy tajemnica zniknięcia Bormana została tym wyjaśniona? Otóż powiem wam, że swego czasu grzebałem troszeczkę w tej sprawie i wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Otóż patolodzy z lat 90. stwierdzili bez wątpienia, 99%, że jest to rzeczywiście czaszka Martina Bormana. Aczkolwiek nie było analizy genetycznej, ale wtedy takich analiz jeszcze chyba nie robiono. Natomiast były inne metody. Jakaś skuteczność jest, nie znam się na tym w takim stopniu, bym mógł to ocenić. To musiał być ktoś kompetentny się na ten temat wypowiedzieć. Widzicie, w scenie alternatywnej wszyscy są kompetentni, wszyscy udają kompetencje, wszyscy wiedzą najlepiej. No więc ja bym się takiej czegoś nie podjął, ponieważ nie mam pojęcia na ten temat, nie jestem ekspertem, ani się nie zajmowałem takimi rzeczami. Natomiast raport patologiczny jest bardzo ciekawy, ponieważ lekarz, który dokonywał patologii, czy też identyfikacji, to twierdził, że czaszka była w ziemi, oczywiście ubrudzona ziemią, z którą została dostarczona do laboratorium. Co i w tym raporcie pisze coś takiego, słuchajcie, że ta ziemia nie występuje tutaj, tego rodzaju ziemie, piaski, nie występują w północnej sferze geograficznej, a w południowej. Tam są takie ziemie, więc on już znak zapytania postawił, czy rzeczywiście ta czaszka pochodzi z Berlina. Czasami nie przywieziono ją dla uspokojenia być może, czy zadośćuczynienia opinii publicznej i nagięcia historii do takiej formy, jaką chciano jej przedstawić. No, zostawmy to, Martina Bormana, on z tym projektem nie miał nic wspólnego. Powiem, że wiele innych projektów, różnych samolotów było konwencjonalnych i ja pokażę wam tutaj jeszcze takie ciekawe zdjęcie, tak zwane dosłownie się mówi samolot okrągły i też często jest on na różnych stronach internetowych pokazany jako takie UFO, jako taki powiedzmy latający talerz. Powiem wam, że nie jest to prawidłowe określenie, jest to samolot, który ma okrągły płat, który robią doświadczenie z okrągłym płatem. Chodziło, że po prostu zwiększyć powierzchnię nośną, zmniejszyć rozmiary, przyspieszyć procedurę startową. Taki samolot miał mieć mniejszy rozbieg. Amerykanie stosowali to również po wojnie, próbowali taki dwusilnikowy myśliwiec, niektórzy może znają go właśnie w takiej konfiguracji, na podstawie między innymi też tych prac skonstruować, ale era samolotów odrzutowych przerwała to i tak dalej, i tak dalej. Natomiast był to samolot poruszający się według zasad aerodynamiki, z profilem skrzydłowym. Był to samolot, po prostu miał dziwny płat, ale to nie był latający talerz. W sieci mamy też najróżniejsze takie zdjęcia, jak na przykład, zobaczcie, tu jacyś oficerowie stojący na tle takiego obiektu, który trudno powiedzieć, jak daleko są te zdjęcia zmodyfikowane, jak daleko są prawdziwe. Nie będziemy mogli z tej pozycji ani jakość zdjęcia, ani tu żadne jakieś analizy. Nie wiem, dla mnie wygląda to troszeczkę nieco podejrzanie, dlatego należy ostrożność zachować, jeżeli o to chodzi. Tu widać, jeżeli tych generałów się tutaj na nich spojrzy, to ten całkiem po prawej, to przypomina troszeczkę nieco Erwina Rommela, ale tak nie wiadomo, bo nie ma twarzy. Asocjuje się to różnie z różnymi towarzystwami. Powiem, że jeszcze są ciekawsze zdjęcia, jak na przykład taki obiekt, podobnież też Haunebu czy Vril, który właśnie były Vrille i były Haunebu, który tu w towarzystwie Messerschmitta 109 leci, czy też słynne zdjęcie z Pragi na przykład, gdzie taki obiekt miał, to już jest nieco, spojrzymy sobie dokładnie na to zdjęcie, ma takie okrągłe bulaje, takie właśnie podobne do tego, ale czy to już jest ten obiekt, czy to jest Haunebu 2? Ja mówię, że przejrzałem wszystkie materiały i nie widziałem żadnego, który tak wyglądał. Były podobne, ale żaden nie wyglądał tak samo. Dlaczego? Otóż zaraz dojdziemy do tego. Jeszcze powiem wam tutaj takie ciekawe zdjęcie owej. To podobnie, że zostało zidentyfikowane jako syrena, która nie wiem, czy jest to syrena. Wygląda rzeczywiście podobnie. Taki dzwonek kiedyś w szkole na ścianach był, podobnie wyglądały. Albo też taka
turbinowa, tam była taka turbinka, się kręciła i był alarm przeciwlotniczy tym sygnalizowany. On był na słupach, na domach, na dachach, po to, aby ludność mogła się schować przed domniemanym atakiem, kiedy ostrzegano ludność przed nalotem. Natomiast inni twierdzą, że jest to tak zwany bączek, czyli tak zwany Foo Fighter, czyli to, co pod koniec wojny się pojawiło na niebie, tu na Trzecią Rzeszą, i meldowali o tym piloci amerykańscy, obserwując takie obiekty w czasie nalotów na Rzeszę Niemiecką. Tu jeszcze muszę wam powiedzieć, co jest ciekawe, że to zdjęcie miało być wykonane w Polsce na złomie, już grubo po wojnie, gdzie on leżał po prostu sobie wśród gratów tak zwanych i różnego złomu pozbieranego po resztkach pozostałości tego, co zostało z Wehrmachtu, niezwyciężonego Wehrmachtu, no i został po prostu roztopiony w jakiejś hucie na metal. Czy tak było, czy nie? Może ktoś zna się na tym, może ktoś rzeczywiście wie coś więcej. To jest, ja zawsze apeluję, wiele rzeczy czasami uda mi się dzięki temu wyjaśnić. Może ktoś zna się na takich urządzeniach, może mógłby to zidentyfikować, bo rzeczywiście jest to syrena, a nie żaden bączek, jak niektórzy. Ale na ten moment nie wiemy, więc jest sprawa otwarta. Tak jest właśnie bardzo wiele, również z tymi wszystkimi zdjęciami jest tak samo. Trudno będzie tutaj dociec czegoś. Ja jeszcze tu wam jedno takie ciekawe zdjęcie pokażę. Tu widzimy bardzo ciekawe, amerykańscy żołnierze tu oglądają sobie właśnie taką wersję latającej bomby, nazwijmy to, tak ja bym to określił, czyż która została wybudowana na bazie właśnie owego V1, ale widzimy, że ma kabinę pilota. Czyżby Niemcy przygotowali właśnie się do takich samobójczych ataków? Czyżby tworzyli takie jednostki kamikadze? Był taki oddział, nazywał się Komando Elbe, czyli Komando Łaba, można było tak powiedzieć, która miała zadanie taranować samolotami bombowce Amerykanów, ale nie był to oddział kamikadze, był to oddział dobrowolny, tam się zgłaszali się po prostu dobrowolnie piloci, którzy w takim akcji chcieli brać udział. Tam nie chodziło o to, żeby rąbnąć i zginąć, tylko po prostu uderzyć samolotem bombowiec i wyskoczyć, starać się po prostu opuścić samolot z spadochronem, ponieważ takie zderzenie gwarantowało zniszczenie takiego bombowca. To również nie miało nic wspólnego z latającymi talerzami. Byli też bracia Horten, którzy budowali już słynne latające skrzydła, różne takie historie, jak tutaj widzicie, próba startu owego Hortena. Jakkolwiek nie była to nowatorska konstrukcja, nie ma nic wspólnego również z latającymi talerzami, czy wrylami, haunebułami. Jest to napęd konwencjonalny, aczkolwiek płatowiec jest w niekonwencjonalnej formie. Bardzo, powiedzmy, duża sprawność aerodynamiczna charakteryzuje taką konfigurację. Natomiast wymaga też nie lada umiejętności od pilota, ponieważ tam problem ze stabilnością był. Jakoś się udało to braciom Horten opanować już pod koniec lat 40., czemu Amerykanom udało się dopiero w latach 70. to opanować. Także widzicie, jest to bardzo, bardzo ciekawe, ale cały czas, jak widzicie, są to obiekty konwencjonalne. Cóż, tu jeszcze może takie zdjęcie Wiktora Schaubergera, który tutaj przy swoich właśnie tych eksperymentach wirowych, wodnych, które próbuje tutaj właśnie stoi taka pokazać właśnie, zademonstrować na jakimś spotkaniu, jak można byłoby wykorzystać właśnie to zjawisko wirów, być może do poruszania jakichś obiektów obojętnych w jakimś środowisku, czy wodnym, czy powietrznym. Także byłoby to bardzo ciekawe. Niewiele wiemy o tym. Mamy kilka takich... Ja kiedyś może pokażę, zrobię taki odcinek właśnie tu na podróżniku, gdzie zrobimy sobie takie doświadczenia z formą i z wirem. To zobaczycie, jak to właśnie będzie wyglądać, ponieważ tego brakuje. To trudno nam sobie wyobrazić. Mówimy o różnych zejściach na tego winaru, o wymiaru, wzniesieniach, o zrozumieniach. Natomiast jak przyjdzie co do czego, aby coś zademonstrować, pokazać, udowodnić, no to już tutaj troszeczkę się inne rzeczy zaczynają. No troszeczkę się ta
Śmiałków wtedy jakby brakuje. No dobra. Co tu jeszcze mamy tak na szybkiego? Dobra, to chyba... Aha, jeszcze, zanim jeszcze przejdziemy być może do rozwiązania zagadki naszego Haumebua, to jeszcze powrócimy może na moment do... Tam było takie jeszcze pytanie pod filmem, ponieważ właśnie ten... Czy ten moment... Czy te modele będą banowane teraz przez powiedzmy Europę, przez to, co jest, przez sytuację polityczną tutaj w Europie, czy będą banowane, ponieważ ja powiedziałem właśnie, że Rebel wycofał się z tego, znaczy z Niemiec przynajmniej, ponieważ tam zarzucano, że jest to gloryfikowanie nazizmu. No i ktoś powiedział, że w takim razie będą też niemieckie modele samolotów banowane. Otóż nie, to jest zupełnie inna sytuacja, ja to wam dla przykładu pokażę. Taki Messerschmitt, nie wiem, czy będzie widać, może zobaczymy, może złapie ostrość, widzicie, M109E, Emil, słynny z czasów bitwy o Anglię. I on ma na stateczniku, nie wiem, czy z tej strony będzie widać, nie chcę tam bardziej zbliżać, może ostrość uciec. Tam jest Hakenkreuz, czy też swastika, jak niektórzy mówią, jest. To jest kupione w Niemczech i nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ jest to historyczne faktum. Natomiast tutaj się twierdzi, że nie jest to historyczne faktum, jest to jakby przedłużenie tej trzeciej Rzeszy, jakoby ona, że takie coś nie miało miejsca, jest to fałszowanie historii, więc gloryfikacja czegoś, czego nie było. Podczas już w tym roku Rzesza nie istniała, a to właśnie sugerowałoby, jakoby, że istniała i dlatego banowano, niech tak nazwijmy ten obiekt. Tu jeszcze następna taka maszyna, już jesteśmy przy tym. Dornier, myśliwiec taki niekonwencjonalny, właśnie konwencjonalny napęd ze silnym pchającym i ciągnącym i pchającym, to zmniejszało dzisiaj od przodu. Widać, że nie ma tych gondoli dwusilnikowych tutaj, dwusilnikowy w konwencjonalnym układzie zwiększałoby to opór powietrza. Tak był najszybszym samolotem śmigłowym w czasie II wojny światowej, był użyty też bojowo. Również on ma ten znak tutaj na owym stateczniku, nikt się tego nie czepiał. Dobra, wracamy teraz tutaj do naszego tego talerza. Teraz postaram się rozwiązać zagadkę, skąd on pochodzi. Otóż spójrzcie, jak on wygląda tu dokładnie. Tu jeżeli go obrócimy, widzimy takie trzy kule i są to takie podobnież według tego modelu działka MK-108 Borzing 30 mm. To były działka stosowane w Messerschmittach, między innymi nie tylko, ale między innymi w myśliwcach Messerschmitta. Strzelały granatami kalibru 30 mm i zostały uznane później przez jakichś ekspertów za najbardziej skuteczną broń myśliwską, chociaż miały w stosunku do innych bardzo taką wygiętą trajektorię. Jednak, dlaczego? No bo ponieważ miały bardzo duży potencjał zniszczenia i dzisiaj przeprowadzano testy tej armaty i ona ma największą siłę eksplozywną z wszystkich pocisków, nawet przewyższa dzisiejsze pociski, jeżeli odchodzi. Oczywiście dzisiaj nowoczesną amunicję lecącą szybciej, lepszą przebijalnością, nie będziemy tego w to wnikać, natomiast ona zawiera największą ilość ładunku wybuchowego i do dzisiaj jest to numer jeden. I teraz dla wszystkich fanów lotnictwa znacie wszyscy film, właśnie nazywa Red Tails, jeśli się nie mylę, Stevena Spielberga, która opowiada o czarnoskórych Amerykanach, tak to nazwijmy, którzy walczą z Niemcami na froncie zachodnim, pilotując Mustangi i walcząc między innymi tutaj z takimi odrzutowcami, tu Messerschmittami 262 dwusilnikowy myśliwiec odrzutowy, pierwszy samolot wprowadzony do linii w 1934 roku, którym zwalczał te bombowce. I tam jest taka scena, słuchajcie, kiedy taki Messerschmitt goni Mustanga, strzela, on jest wyposażony w cztery te, właśnie dlaczego ja o tym wspominam, ponieważ on jest wyposażony w cztery takie armaty 30 mm, które są tutaj zamontowane, a które, zobaczcie tutaj, na tym zdjęciu również pod tym obiektem jest zamontowana taka wieżyczka, wygląda raczej jak wieżyczka z działkiem
może 20-30 też milimetrów od czołgu Kampfpanzerwagen 2, czy też Panzer 2, Panzer 3 być może, co trudno powiedzieć z tej perspektywy. Jest ona pod spodem zamontowana, przynajmniej według tego zdjęcia, o ile nie jest to żaden fotomontaż, to ma takie 3, my zaraz do tego wrócimy. Co to ma, dlaczego ja teraz o tym mówię? Właśnie to uzbrojenie było tutaj w tym samolocie w dziobie zamontowane, miał takie 4 armaty. I jest taka scena, gdzie ten Messerschmitt, goniąc Mustanga, ostrzeliwuje tego pilota, no i te pociski biją po kabinie, po skrzydłach, ten oczywiście amerykański pilot wykonuje uniki, no i udaje mu się wyjść z linii ognia i następnie tam zwalcza tego Messerschmitta. Powiem wam, że to są takie bzdury, które często, i to Spielbergowi się to już wielokrotnie trafiło, który pokazuje tych nazistów w formie takich absolutnych głupków i też właściwie ma chyba widzów też za głupków, ja bym tak to nazwał, ponieważ powiem wam, że takiej sytuacji by nigdy nie było, jaką przedstawił na filmie, gdyby się taki Mustang pod ostrzałem znalazł takiego samolotu, zostałby draśnięty, może draśnięty, ale trafiony takim granatem 30-metrowym, to po prostu by się rozpadł na kawałki, rozleciałby się, wystarczyło jedno trafienie i było po nim, a już jakby zaliczył takich 2 albo 3, to po prostu runąłby zdeformowany do kupy złomu, byśmy mogli tak powiedzieć. Jest taki film brytyjskiej armii, można wtedy sobie zobaczyć, która testowała właśnie ze zdobycznych tych samolotów, sprawdzała jakąś skuteczność właśnie tych działek 30 mm, co się stanie, jak taki właśnie pocisk z tego działka trafi brytyjski myśliwiec, bombowiec, no po to, żeby po prostu uczyć się jakoś zabezpieczać te samoloty, być może jakieś, czy coś się da w ogóle zrobić, no i jak to wyglądało, no to możecie sobie tu zobaczyć, jakie są takie zdarzenia z rzeczywistością, film, fikcja kontra właśnie rzeczywistość. Dobra, no to teraz tutaj przejdziemy do tej części ostatniej już, bo czas mnie goni, ja już tu nie wiem, mam jeszcze tyle tu materiałów, tyle zdjęć, można byłoby dalej się to zagłębić, jest bardzo ciekawe, te dywagacje na ten temat, mimo wszystko, one są przeplecione właśnie takimi wstawkami rzeczywistości, jakby choćby owe działka MK-108 Borzinga, one rzeczywiście egzystowały. W tym oryginalnym obiekcie podobnież niektórzy tak twierdzą, że te wieżyczki, z niego żadne wieżyczki nie było tam żadnych działek, tylko były to generatory, tak zwane tiule napęd, czy też vril napęd, którego testowano i który przeszedł do historii jako tak zwany dzwon. I to były 3 takie dzwony tu zamontowane, które napędzały ten obiekt. To jest bardzo ciekawa teza, zauważcie. I ona również jest w scenie alternatywnej, jeżeli chodzi o technikalia dotyczące tego obiektu, również rozprowadzana. Ale czy tak było? Otóż ja powiem wam, że według mnie właśnie, bo tu patrzcie, tu jeszcze są takie wypraski, które zostały, tu są jeszcze elementy, które zostały. Zobaczymy, o, weźmiemy te elementy. Zostały jeszcze elementy, które zostały niewykorzystane przy budowie, jak na przykład tutaj widzicie taki pierścień. Taki kawałek pierścienia, 1/3 pierścienia, to jest taki drugi pierścień i trzeci, tu jeszcze jakieś takie elementy dodatkowe i trzeci z nich. Jest troszeczkę inny. On inny od pierścienia, który jest zamontowany tutaj w nim. I on znajduje się tutaj na tym obrzeżu. To są tu, gdzie są te czerwone punkciki, albo też czarne, takie okienka jakby. Tamten jest taki, ma takie jakby fale. Wniosek z tego, że Revel próbował 2 wersje tego obiektu zrobić, jedną jako i sprzedać go 2-krotnie, czyli jedną jako ów Haunebu 2, który według mnie, mimo że podobny do niektórych obiektów, jednak nie istniał w tej formie, ponieważ no, nie znalazłem takowego, natomiast znalazłem coś innego. Już zresztą wcześniej to zauważyłem, dla mnie zawsze było to troszeczkę bardziej takie
taka fantazja fantazji. Z jednej fantazji być może to robi na druga fantazja, a całość, jak się weźmie do kupy, no to może właśnie plus i minus daje plus, czy minus i minus daje plus, więc różne rzeczy z tego mogą wyjść. Może jak dodamy te dwa, złożymy ją, to może wyjdzie jakaś cząstka rzeczywistości, taka książka, która dzięki panu Przemysławowi doszła do mnie. Jest to oryginał z 50 roku, napisany przez George'a Adamskiego. Słuchajcie. No, kurczę, o. Zobaczcie, co jest na okładce. Tytuł, wiadomo, latające talerze wylądowały. Zobaczcie, to tak zwana lampa. Ta lampa jest uderzająco w proporcjach podobna. Zresztą zaraz może ją tu gdzieś pokażemy. A, poczekajcie. No, otwiera się. O, mamy tą słynną lampę i też słynne zdjęcie jego, zobaczcie. Tak, aha, jeszcze zanim ruszymy, to oczywiście książka, było amerykańskie wydanie tej książki. Wiele wydań było, też i widzicie, tutaj jest też taki, z tyłu jest takie cygaro, jakby cygarowaty obiekt, a z przodu jest właśnie ów hałd, nasz Hauneboo 2 i on ma ten pierścień właśnie naokoło, ten szczegół, ten pierścień, to jest właśnie ten pierścień, który jest tutaj, w tych wypraskach, który jest niewykorzystany, czyli Revel zdawał sobie sprawę, że po prostu jest to rzeczywiście fikcyjny obiekt, chociaż jak w historii się zanurzymy, no to możemy dojść do wniosku, że być może plany kosmitów przeniknęły w jakiś sposób, już wypowiedzi Wernera von Brauna można byłoby cytować. To jest dłuższa historia, gdzie temat jest bardzo mocno zawiły, a my tu nie mamy czasu, żeby 2 godziny o tym wszystkie wątki, ale spokojnie, my to wszystko sobie z czasem w innych materiałach dopowiemy. Ja chciałem tylko wam właśnie pokazać dzisiaj w skrócie, tak, jak to się skończyło z tym Hauneboo. Właśnie tak, jest to pojazd George'a Adamskiego, który swego czasu miał spotkać przybyszów z obcego świata, konkretnie z Wenus Janine miał rozmawiać. Odstawmy na razie na bok, czy na Wenusie jest życie, czy jest możliwe życie, czy był to Wenus Janine. To jest naprawdę historia bardzo mocno zawiła i trzeba było jej poświęcić zupełnie inny materiał. Skoncentrujemy się na samej maszynie owego Hauneboo. Tutaj widzimy tu jeszcze znowuż to zdjęcie z tą wieżyczką, troszeczkę inna perspektywa, bardzo podobny obiekt, jeżeli chodzi o sylwetkę. Jest przypisywany, nie wiem, czy czasami nie jest to zdjęcie Adamskiego George'a, w wykonaniu jest wyczepionym jakąś tutaj sugerującą jakby w centrum taką wieżyczką uzbrojenia. No i cóż, i George Adamski został mocno zaatakowany, później z czasem zaczęto, już w czasie, ale już po jego śmierci zaczęto tam mówić, że no, że to lampa jest, że to on tutaj kitował, tu mamy tą lampę, zobaczcie, to jest taki jeszcze na górze, jak zobaczycie, to jest taki jakby zawieszник do niego, taki kółeczko, na którym mogłaby ewentualnie ta lampa wisieć. Widać ten pierścień też na tym zdjęciu dokładnie, te kule pod spodem, to miały być żarówki. Powiem wam, że był problem ze znalezieniem tej lampy. Ja nie wiem, jak ta historia się skończyła. Ktoś mówił, że takie lampy były kiedyś, że tą lampę sfotografował, ale takiej lampy nie znaleziono, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. I właśnie powiem wam, że jeszcze ten model Revela tutaj też ma, ten element jest też tam w tych wypraskach, gdzieś tam leży, nie będę go teraz szukał. Właśnie można byłoby zmodyfikować, czyli kupując 2 takie zestawy, można byłoby z niego zrobić właśnie tak zwany oryginał, czyli UFO George'a Adamskiego. Powiem wam, że to się nie udało tak łatwo tego George'a Adamskiego jakby udowodnić mu oszustwa, tym bardziej, że on, jego pierwsze spotkanie było, sam tego kosmitę nie spotkał, ale spotkał go w otoczeniu świadków. To było, ja już nie będę mówił, jak do tego doszło, ale byli świadkowie tego spotkania, nie był sam. Świadkowie się przerazili, bo obiekt od nich wylądował, no, kawałek, paręset metrów,
I po prostu George Adamski był jedyny z grupy, który wsiadł w samochód i podjechał do tego obiektu, a tam ci wszyscy wryci stali i obserwowali to z dystansu. Więc to jest też taką opowieść, takie zdarzenie, będzie trudno, jest gdzieś kilkunastu świadków, wszyscy mówią to samo, będzie ciężko podważyć. Oczywiście można jakąś iluzję wciskać, hipnozy, spadające wenusy, gazy bagienne, no wszystko tam można załadować. No i powiem wam jeszcze coś takiego. Tu jest takie, jest też film, ja akurat go nie mogłem znaleźć w sieci, ja go gdzieś mam w moim archiwum, ale mam tego tyle, że muszę wreszcie uporządkować to wszystko. Spójrzcie tutaj, to jest taki kadr z filmu, kiedy właśnie ten obiekt lądował, był otoczony takim polem jakby, migotał tak troszeczkę. To jest też George'a Adamskiego zdjęcie, czy nagranie. I tu jest taka ciekawa próba, która akurat, powiem wam, że to nie jest, to jest Haunebu właśnie, widzisz? Właśnie, czy to jest ten Haunebu? Tu są właśnie kadry i z tego filmu, i z tamtego, i tu ktoś próbuje właśnie taki rzut zrobić i nakreślić, jak ten obiekt miał wyglądać. I ja powiem wam, że to było wykorzystywane też przeciw George'a Adamskiemu, ponieważ okazało się, że obiekt na zdjęciu nie jest symetryczny. A co z tym idzie? Jest nieudolnie narysowany, więc to był taki gwóźdź, ale zobaczcie, ten obiekt, wszyscy widzicie, że jest okrągły, jest symetryczny, w każdej, jakbyśmy na niego spojrzeli, on jest symetryczny. Ja robiłem takie próby, nagrywałem go, akurat widzicie, teraz nagrywałem, ale nie pomyślałem, żeby wam to wstawić, ale zaraz sobie coś zobaczymy. Ja sobie go też pod tym kątem nagrywałem, zobaczcie, jak to będzie wyglądać i powstało takie zdjęcie tutaj, w poprzednim było prezentowane. One ten efekt tak tutaj dobrze nie widać, ale ja postaram się jeszcze, kiedy wrócimy do tematu, pokazać wam ten efekt o wiele lepiej. Jednak tu widać troszeczkę tego efektu. Zobaczcie, że ta krawędź, ta lewa krawędź jest krótsza niż prawa krawędź. I mi się jeszcze gdzieś zdjęcie telefonem komórkowym zrobiłem, gdzieś ten telefon tam leży i tam ten efekt był jeszcze bardziej widoczny. I to samo widać na materiałach filmowych George'a Adamskiego. Także jest to bardzo ciekawe, bo to znowu że pokazało, że ta asymetria nie wynika z złego narysowania obiektu, tylko z fizycznej właściwości optyki, która takie okrągłe obiekty właśnie deformuje, co by przemawiało za prawdziwością tego filmu. Powiem, dlaczego to się tak deformuje? Jest kilka, jedno, powiem wam takie wyjaśnienie, najbardziej takie zrozumiałe dla wszystkich. Otóż zobaczcie, że on jest okrągły. Jeżeli ten obiekt zaczyna się tak obracać, nie będzie to dobrze widoczne, bo to, ale zobaczcie, to on się z tego okrągłego zmienia się w elipsę, takie jajo, powiedzmy. I dochodzimy do momentu, w którym ta krawędź jest bliżej soczewki, czyli bliżej mnie, a ta dalej. Co za tym idzie, deformuje długość tych krawędzi. I tak się zachowuje, gdzie trójwymiarowy materialny obiekt. Jest to tak samo jak na filmach George'a Adamskiego. Także widzicie, jest ciekawie, jest, zawsze coś wychodzi, kiedy się dokładnie zaczniemy tym zajmować. To, bo wtedy zajdzie pytanie, no skoro nie narysował, no to musiał być to model na wędce na przykład. No mógł być, ale musiałby ktoś ten model zbudować, ktoś trzymać wędkę. Nagle zaczyna się wachlarz robić i taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który musi zachować swoją logikę, bo jeżeli nie zachowa, to nie będzie można było no, zakończyć takie dochodzenie fiaskiem, no bo cóż, udowodnimy, że zachowa te wszystkie parametry, no to znowuż będzie w punkcie wyjścia i nadal nie będziemy mogli jakiegoś oszustwa czy próby wprowadzenia w błąd publiczności udowodnić, bo ktoś musiałby sypnąć, ktoś musiałby to pokazać, takiego czegoś nie ma. Tak samo jak nie ma czegoś w Billy Edwarda Mayera, jest podobna sytuacja, gdzie modele miał on budować jedną ręką w dodatku. Ja bym sobie nie wyobrażał, żebym ja jedną ręką ten model zbudował, bo to by było niemożliwe wręcz. Ja bym mógł doradzać, jak ktoś musiał budować, ale ten ktoś byłby właśnie już pewnym punktem niepewności, który mógłby sypnąć, pokłóciłby się ze mną i wysypałby całą sprawę na stół, no i już by było. Więc
Różne takie rzeczy są tutaj bardzo ciekawe w tej historii i warto rozważania. Jeszcze powiem wam, jedna rzecz jest ciekawa. Otóż w to miesza się również towarzystwo Wryl, oczywiście. Miesza się Annen Erbe tutaj, miesza się tego typu historie. Ja powiem wam, czy Lebensborn nawet, ale Wryl przede wszystkim i owe dziewczyny z Wryla, które dzisiaj znowuż wypływają jako nie kto inny, jak owe tajgetanki. I powiem wam, no, wypowiemy się kiedy indziej na ten temat, czy takie coś jest możliwe i dlaczego wykorzystywanie pewnych elementów do innych, tak jak właśnie wykorzystywanie owego hauny była z materiałów George'a Adamskiego. Tak to się właśnie ma do tego. Ja powiem wam, że jeszcze jest jedna niezwykle ciekawa historia, która przeszła znowuż po raz któryś przez moje ręce i mi się ona znowu przypomniała. Historia właśnie profesora Karla Haushofera, mystyka, okultystę, wręcz mentora kanclerza Adolfa Hitlera, ponieważ właśnie również i te obiekty, tam jest również kanclerz zamieszany, ponieważ on to miał jakby polecić, na końcu on musiał podbić, on musiał powiedzieć, tak, róbcie to, więc u niego się te miały wszystkie nicie splatać, on również był zainteresowany tym obiektem, miał mieć takimi obiektami. No i tam pojawia się ów profesor Karl Haushofer, który niezwykłą historię opowiedział, czy też w pewien sposób wpływał na kanclerza, który miał pobierać od niego okultne praktyki czy nauki, tak zwane nauki tajemne. Ale to, słuchajcie, jest już inna historia. A my na tym kończymy dzisiaj. Ja mam nadzieję, że było ciekawie, że coś niecoś wyjaśniliśmy. No i cóż, a jeżeli chodzi o owego profesora Karlshofa i owe nauki tajemne, bo mógłbym, no, kto wie, czy nie wzbudziłem teraz waszej ciekawości, to po prostu napiszcie o tym w komentarzach, a ja postaram się zrobić materiał dotyczący tej tajemnej nauki, bo ona również wiąże się z pewnym cyklem na naszym kanale. I na tym ja bym już chyba to zakończył. Jeszcze się tak zastanawiam, czy jeszcze tutaj coś nie dopowiedzieć. No może to, że materiały na temat tego typu obiektów są u mnie dosyć spore i również to mogłoby być tematem do szerszego zaprezentowania tego zjawiska i ewentualnych wszystkich tych teorii dotyczących tego typu obiektów. Już nie koniecznie owego Haunebua Revela, ale właśnie owych wszystkich Wrilów i innych takich historii, co się z tym stało. Ja zresztą już taki film raz nagrałem, Spotki Rzeszy parę lat temu, ale ja myślę, że co jakiś czas warto odświeżyć, ponieważ zawsze dochodzą jakieś nowe informacje, które albo zrobić powiedzmy taki bardziej skoncentrowany odcinek, który zajmie się pewnymi szczegółami, których nie można było wtedy omówić, jak i też tutaj. Pamiętajcie, że jest to tylko ogólny zarys całej problematyki. Także ja myślę, że fajnie było, że czego się dowiedzieliśmy. Ja się żegnam stąd z wami, z tego miejsca i zapraszam oczywiście na kanał Podróżnika na następne podróżnicze przygody, jakiekolwiek one by były, nie tylko jako takie wyjazdy gdzieś tam, ale też jako podróże poprzez przestrzenie naszej wyobraźni. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!